Góra Yellowstone trochę się ustabilizowała. Wyglądała już mniej jak zepsuta kaseta VHS, a po prostu zaczęła pojawiać się i znikać co chwilę, wychodząc i wchodząc z punktu skupienia, przenosząc się między wymiarami. Pod czarny helikopter podjechały 3 samochody terenowe z 12 żołnierzami z Omegi 7. Towarzysze broni przywitali się i zaczęli myśleć nad planem działania. Był tylko jeden problem. Iris. Ponieważ została wcześniej wydalona z puszki Pandory, ale pewnie głównie dlatego, iż Adrian Andrews, agent Omegi 7, martwił się o nią jak cholera. Odesłał ją wraz z pilotem helikoptera, bez gadania, bez oporów, mimo że dziewczyna chciała pomóc w akcji. Tak oto rozpoczęła się akcja Omegi 7, drużyny Iris, w drodze do placówki Yellowstone, aby ocalić świat przed niechybną zagładą. Gdy Iris odleciała, do Adriana zadzwonił Abel, jego dowódca. Na monitorze laptopa ukazał się korytarz, cały skąpany we krwi. Światła zwisające i kołyszące się z sufitu, ledwo działające, ale oświetlające dosyć dobrze mężczyznę leżącego na stole operacyjnym. Wysokiego, zimnego, oliwkowej skórze i czarnych włosach, ciele pokrytym w szkarłatnych tatuażach. Nie miał dolnej połowy ciała. Wyglądało na to, iż Abel utracił ją w wyniku eksplozji. Andrews, raport. Wydusił z siebie. Drużyna Iris jest gotowa do przełamania się do środka placówki, odparł Adrian. Abel odrzekł, iż na chwilę obecną oszczędzi sobie zabijania, a dowództwo przekazuje właśnie Andrewsowi. Ten niechętnie przyjmuje nową rolę. Abel w ostatnim oddechu mówi mu, iż w tej sytuacji nie liczy się siła wojownika, a umysł uczonego. Usuwa się na ziemię i więcej się nie rusza. Okazuje się, że drużyna Abla, a raczej ci, którzy z niej przeżyli, znajdują się w stacji ochrony 9 w górze Yellowstone, a Adrian już zabiera się za planowanie, jak dostać się do środka. Nie mogli sobie pozwolić na wjazd wejściem głównym, gdyż w środku znajdowało się zbyt wiele nieznanych niebezpieczeństw. Skoro pokonały Abla, to ich rozszarpałyby na strzępy. Patrząc na zmieniające się co chwilę plany i ściany dosłownie znikające i pojawiające się w innych miejscach, Adrian poddaje się. Nie ma zielonego pojęcia, jak się za to zabrać. Po jakimś czasie wpada jednak na pomysł. Wraz z resztą ekipy czeka na moment, gdy góra Yellowstone znika z powierzchni ziemi. Wtedy przejeżdża do środka, z boku, tak by wylądować w garażu placówki, gdy ta znowu wróci do ich wymiaru, a potem modli się, by góra pojawiła się z powrotem nie za wcześnie. Na ich nieszczęście tak się właśnie stało. Stracili paru ludzi, jeden z samochodów został zmiażdżony, jego połowa wraz z ludźmi w środku utknęła w zmaterializowanej ścianie ośrodka Yellowstone. Jednak nadal byli zdolni do wykonania operacji. Nagle jeden z nienazwanych potworów z innego wymiaru zaatakował ich w garażu i stratował kolejnego żołnierza, zanim sam również upadł pod ostrzałem. Podążając korytarzami placówki pełnej innych monstrów, nie napotkali więcej wrogów. Dotarłszy jednak do stacji ochrony 9, nie znaleźli też nikogo żywego. Wszyscy ich przyjaciele byli martwi. Zostali zaatakowani tuż po waszym wejściu do placówki, odezwał się niski głos z nieznanym akcentem. Niestety, byli martwi, gdy już tu dotarłem. 9 pozostałych przy życiu członków Omega 7 odwróciło się, by ujrzeć wysokiego mężczyznę o ramionach ze stali. Kain. SCP-073. Poradził żołnierzom, by nie podchodzili do ciał zbyt blisko, bo samo to mogłoby pozbawić ich życia. Aktualnie byli bez planu. Wycofali się i przyjęli w miarę bezpieczną pozycję. Wtem agent Fredrickson zasugerował zapytanie Kaina o radę. Czemu by nie? Zgodziła się Beatrix, a Kain począł przedstawiać swój plan. Typowym dla siebie zimnym tokiem myślenia i robotycznym wręcz sposobem wymowy stwierdził, że jeśli cała ekipa pójdzie z nim do kwiatu, wszyscy niechybnie umrą. Jeśli jednak pójdą tylko Beatrix i Adrian, mają szansę przeżyć. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, zaczął Fredrickson po długiej przerwie. Ale wydaje mi się, że Kain właśnie kazał nam się odpierdolić i zostawia tobie i Beatrix całą resztę. Na to wychodzi, odpiera Adrian. Beatrix potwierdza. Póki co tylko Kain wpadł na jakiś sensowny pomysł, a to już coś. Rozdzielili się więc. Reszta składu ruszyła na misję samobójczą, by odciągnąć wszelkie monstra od Beatrix, Adriana i Kaina, a ci ruszyli w stronę kwiatu.
Był to bowiem punkt stabilizacji wymiarów, ich jedyna szansa na odwrócenie tego chaosu, który spowija teraz świat. Tymczasem w innej części ośrodka, otoczony przez martwych i umierających, otworzył się kamienny sześcian, a z niego zaś wyszedł po raz kolejny na świat wysoki, nagi mężczyzna o szkarłatnych tatuażach na całym ciele. Grupa Kaina przedzierała się przez korytarze pełne przedziwnych monstrów. Pół byk, pół ślimak, pół kwiat. Jego zabandażowana głowa kręciła się od prawej do lewej, gdy z nienaturalną gracją przemierzał hol. Trzy nagie dziewczęta tańczyły powoli w kółkach wokół rogatej postaci, ubrane jedynie w miedziane hełmy. Daj mi szczerą odpowiedź, czy uważasz, że to przeżyjemy? Jedna z kobiet podeszła, kusząc Kaina swoimi namiętnymi ruchami. Jednak ten jedynie uśmiechnął się i kiwnął głową, a postaci odsunęły się i zrobiły miejsce dla trójki do przejścia. Gdybym tak nie uważał, i tak nic dobrego nie wyniknęło bez przygotowywania się do tego, więc powiedzmy, że uważam właśnie, że przeżyjemy. Niedługo potem, po paru rozmowach o planach ślubnych Adriana i Beatrice i o ich miesiącu miodowym we Włoszech, ale oczywiście przeżyją, dotarli do wysokich, stalowych drzwi z symbolem fundacji wygrawerowanym na nich. Kain podszedł do skanera przy konsoli ochrony przy przejściu i przyłożył do niego dłoń. Rozległo się głośne kliknięcie, a mechanizm drzwi poszedł w ruch. Od tego momentu, zaczął Kain, to ja będę podążał za wami. To ważne, aby wasza dwójka weszła pierwsza. Czy to jakiś rodzaj przepowiedni? Zapytał Adrian. Raczej konieczności, odparł Kain. W takim razie miejmy to za sobą. Beatrix podeszła do drzwi, popchnęła je i otworzyła. Rozległo się głośne trzaśnięcie. Wysoki warkot, przypominający wiertło dentystyczne. Dwoje ramion zrobionych ze stali i kabli przedarło się przez drzwi. Złapało Beatrix za głowę i ukręciło ją. Mocno. Rozległ się przyprawiający o chorobę dźwięk łamanej kości. Adrian zachował krzyk bólu rozdzierający jego duszę wewnątrz siebie, w środku swojego umysłu, w tej części, która jeszcze odczuwała emocje, tak jak wtedy, gdy Abel po raz pierwszy kazał mu rozcinać wnętrzności kota. Ta świadoma część Adriana natomiast podniosła karabin i wypluła w stalową lalkę tyle pocisków, aż puściła połamane ciało Beatrix na ziemię. Naboje odbiły się od brzucha stalowej kobiety i zastukotały o ziemię. Wysoki warkot stał się głośniejszy, wrzeszcząc jak dźwięk odpalanego silnika samolotu. Karabin Adriana przestał działać, a rygiel został zablokowany. Odrzucił broń, chwycił za podręczny pistolet, strzelił jeszcze dwukrotnie. Jego wzrok zaszedł mgłą. Robił to wszystko mechanicznie, tak jak Abel go szkolił, tak jak przez ten cały czas wpajał mu do głowy. Stał się maszyną do zabijania. Stalowa lalka, która ukręciła głowę jego partnerce, jednak nadal stała niewzruszona. Jej stawy lśnił jasno-niebieską energią. Skomplikowane koła zębaty obracały się i wirowały w szczelinach między jej płytami. Przechyliła głowę i otwarła usta pełne trybików i drutów. Adrian zanurkował w uniku, a za nim rozległa się eksplozja ciepła i rozdzieranego metalu. Ból przeszył jego lewą nogę, a następnie poczuł odrętwienie. Próbował wstać, jednak wtedy zauważył, że nie posiada już nóg, na których mógłby stanąć. Stalowa lalka powoli podniosła się z miejsca, z którego odrzut wybuchu cisnął ją po pomieszczeniu. Adrian próbował uciec. Odczołgiwał się od stalowej lalki w stronę ciemnoskórego mężczyzny, który wciąż stał, uśmiechając się delikatnie tuż za drzwiami komnaty. Coś w nim krzyczało, że to nie zadziała, że to nie ma prawa zadziałać, ale nie miał innego wyjścia. Odwrócił się i ujrzał, jak stalowa lalka się przygotowuje, a jej stawy świecą teraz już oślepiająco jasno. Pędziła w jego stronę, gotowa przebijać się i rozrywać wszystko, by dostać się do tego, czego tak bardzo nienawidziła w tym momencie. Pięść stalowej lalki spotkała się z twarzą Kaina z siłą szybkiego pociągu. Symbol na czole Kaina rozbłysł niebieskim światłem, oślepiającym blaskiem, który oświetlił cały korytarz jak flash lampę błyskową. Eksplozja. Lalka wybuchła, zostawiając za sobą deszcz stali i silikonu. Odłamki latały dookoła. Ostatnią rzeczą, jaką Adrian widział, był lecący ku niemu ostry jak brzytwa odłamek robota. Jego ogarnięty bólem umysł śledził tor lotu tego małego, śmiertelnie niebezpiecznego odłamka metalu, aż do momentu, gdy wbił się w jego mózg. Gdzieś tam, agent Fredrickson wrzasnął, gdy czcionica z zębami ostrymi jak brzytwa zagłębiła się głęboko w jego otwarte oko. Gdzieś tam mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie kulił się w korytarzu pełnym dymu i gazu, a postać w kapturze i masce doktora mruczała doń niewyraźnie o lekarstwie.
Gdzieś tam kobieta odwróciła się i zaczęła uciekać przed białą maską unoszącą się w ciemności nieskończonej klatki schodowej, ale nie mogła uciec od nieuchronnej śmierci. Gdzieś tam siedział mężczyzna przed ekranem komputera, przedstawiającym czarno-białą mapę świata i ikonę góry Yellowstone, zmieniającą się z czerwonej na czarną. Tam właśnie Cain odłożył krwawiące ciało Adriana Andrewsa obok jego ukochanej, pogrążonej w śpiączce. Przekroczył próg drzwi i wstąpił do komnaty kwiatu. Czekał na niego, olśniewający w swoich nieskończonych kolorach, opalizujące płatki rozciągające się po wymiarach, powoli gasnące i znikające z widoku, gdy delikatnie obracały się w przestrzeni. Kosmiczny kwiat w sercu świata. Rzecz, która pozwoliła ludzkości spróbować ponownie, kiedy zawiedli. Owoc poznania, odbicie wieczności. Takie było od dawna, jak i ostatnim razem, gdy pozwolono mu być świadkiem jego chwały. Cain usłyszał za sobą zwierzęce warknięcie i już wiedział, co za sobą ujrzy. Oto jego brat, zamordowany morderca, stał w drzwiach. Trzymał parę czarnych mieczy w dłoniach. Jego oczy zimne, martwe. Tak jak wtedy, gdy stare ręce Caina dopuściły się pewnego niewypowiedzianego grzechu. Nowe dłonie Caina, te wykonane ze stali i ognia, zacisnęły się mocno. Niebieski płomień wybuchł z pomiędzy stawów jego sztucznych ramion. Towarzyszyły im szkarłatne płomienie, które wybuchły z demonicznych tatuaży jego brata. Abel zrobił krok do przodu. A Cain odsunął się na bok, chyląc głowę z szacunkiem. Okrutny uśmiech pojawił się na ustach Abla, zbliżającego się do kwiatu. Nigdy więcej. Rzekł i jednym cięciem rozciął lśniące płatki i wbił się głęboko w serce kwiatu. Rzeczywistość załamała się, a kwiat umarł. Gdzieś tam, mężczyzna siedzący przed ekranem komputera, przedstawiającym czarno-białą mapę świata, mrugnął. A w parku narodowym Yellowstone pojawiła się zielona ikona z napisem placówka SCP-2000. I zawsze tak było. Gdzieś tam mężczyzna obserwował, jak migające wideo nagrywało spanikowane ostatnie słowa kobiety wbiegającej po schodach nieskończonej klatki schodowej. I zawsze tak było. Gdzieś trzech mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach ostrożnie wyszło z komnaty śmierdzącej krwią i gównem, wpatrując się w rzecz stojącą w kącie, nie ośmielając się mrugnąć, dopóki dwaj mężczyźni w białych mundurach i zbroi nie zatrzasnęli za sobą drzwi. I zawsze tak było. Bo nikt nie pamiętał, żeby było inaczej. Oprócz jednej osoby. O 5:10 otworzyła oczy. Musiała się spotkać z jedynką, koniecznie. Dziesiątka zadała jedynce parę ważnych pytań. Kiedy upadła cywilizacja Daewitów? Czy 343 jest Bogiem? Czym jest SCP-001? Na żadne z tych pytań O 5:1 nie potrafił odpowiedzieć. Coś było nie tak. Dziesiątka kiwnęła głową. To był moment, na który była przygotowana, ale nigdy się go nie spodziewała. Scenariusz klasy TK, rzekła. Zepsuta linia czasu. Okazuje się, że w tej nowej linii czasu kwiat nazywany jest cierniem. O 5:10 jest kobietą. A oficjalna wersja końca Omegi 7 to informacja o tym, że Abel wszystkich pozabijał. Jednak żadne ze sprawozdań ocalałych nie zgadza się z tą wersją, a sam Abel nie udzielił informacji na ten temat. Co więcej, od czasu wydarzenia klasy CK, Abel zdaje się nie wykorzystywać już więcej umiejętności przewoływania mieczy. Możliwe, że były one jakoś integralnie połączone z kwiatem, a teraz, z pomocą Caina i Abla, sam kwiat przemienił się w cierń, pożerający wszelką rzeczywistość i oddzielający nasz wymiar od wszelkich innych. Raz na zawsze rzeczywistość odzyskała spokój. W nowym, choć tak innym ładzie. Tak wygląda prawdziwa historia śmierci Puszki Pandory. Nie w tragicznym szale maniaka, a w heroicznej wyprawie, by uratować świat. A może i nie? W końcu to tylko opowiadanie. Czy prawdziwe, czy nie, pozostawiam wam, drodzy widzowie. Dodam tylko, że historia agenta AA i Beatrix Maddox nie kończy się tutaj, ani też się nie zaczyna. Okazuje się bowiem, iż oboje przeżyli, jednak Andrews połączył się z robotem, który go zabił, a teraz funkcjonuje jako obiekt SCP. Albo raczej funkcjonował. Jego historia od początku do końca zostanie przeze mnie omówiona, oczywiście o ile tego chcecie. Jak zwykle dajcie znać co do tego w komentarzach. Myślę osobiście, że Incydent Zero autorstwa doktora Kleffa zostawia dużo niedomówień, ale tylko i wyłącznie dlatego, że całe to opowiadanie jest usprawiedliwieniem dla nich właśnie.
Nastąpiło wymieszanie się wymiarów, pewnie już nie pierwszy raz Abel miał z tym do czynienia. Jego przeznaczeniem było zniszczenie kwiatu i oddanie równowagi wszechświatowi. I zrobił to, w końcu. Wszystkie wymiary złączyły się w ten jeden, którym przyszło nam dzisiaj żyć. A teraz dziękuję za uwagę, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.